Kolejny, ósma część książki Sadhu Maharaja pod tytułem Miłość działanie, miłość to cel, miłość to droga. Noc, w czasie której jest nów, czyli ciemna noc. Podczas Amavasya Rati, w nocy, kiedy księżyc jest w nowiu, kiedy księżyc nie jest widzialny, ta noc jest bardzo, bardzo ciężka. To jest tekst z okładki książki Hidden Paths of Devotion, czyli Ukryta Ścieżka Oddania, Śripad Bhaktivedanta Narayana Maharaja, Sadhu Maharaja. Czym jest ta noc? Czym jest ta ciemność w naszym życiu? Ciemnością jest nasza ignorancja, niewiedza. W ten stan, kiedy nie możemy widzieć. W ciemności nie możemy nic zobaczyć. Jeśli chcemy coś zobaczyć, potrzebujemy światła. Nie mogę, nie jestem w stanie widzieć w ciemności. Takie jest stworzenie, tak zostało to stworzone przez Pana. Kiedy jest ciemność, ignorancja, nie możemy widzieć. Amavasya oznacza właśnie taką ciemną noc. I jesteśmy w takiej ciemnej nocy, w czasie takiego czasu, kiedy ta noc jest ciemna. Czym jest nasza ciemność naszej nocy? To jest wtedy, kiedy nie widzimy księżyca. Kiedy nie jesteśmy w świetle, nie jesteśmy oświetleni. Więc czym jest pełnia? Ta pełnia oznacza ragę, premę. Miłość jest pełnią, jest nowiem. Miłość jest nowiem. Miłość bez doświadczenia naszej jaźni, doświadczenia naszej właściwej, prawdziwej tożsamości nie jest możliwa. Bez samorealizacji, realizacji własnej jaźni, miłość nie jest możliwa, ponieważ ja żyję w zmysłach. I moja miłość pochodzi ze zmysłów. Ja żyję w świadomości mojego ciała i kocham poprzez moje ciało. Żyję w umyśle, w wątpliwościach, które nigdy nie odchodzą. Poprzez całe życie ja tylko osiągam wiedzę. Taka jest natura umysłu, który stwarza wątpliwości. Gdzie zatem powinienem żyć? Powinienem żyć we własnej jaźni duszy, aby znać siebie, aby poznać siebie, kim jestem. To jest moja ciemność, moja noc nowiu. W tym, kiedy pojawia się, znowu wchodzi księżyc, ja mogę widzieć. I co mogę zobaczyć? Ja mogę zobaczyć Ciebie, mój drogi Panie Kryszno. I to jest punkt, to jest sedno. Bez rozwinięcia ragi to jest bardzo, bardzo odległe dla mnie. Staliśmy się wielbicielami, ale jakie jest znaczenie tego, że jesteśmy wielbicielem? Miłość w działaniu. Kiedy wszystkie działania są pełne miłości. Wszystkie moje działania, nawet ruch mojej ręki, wydarza się pod wpływem tego nastroju miłości. Kiedy mój język się porusza, on powinien być w tym nastroju miłości. Oczy także powinny to mówić. Jeśli miłość przychodzi, albo negatywne wibracje przychodzą, wtedy całe ciało przemawia. Wszystko mówi. Nie jedynie usta czy wargi mówią. Nasze zachowanie rozpoczyna się, nasze zachowanie zaczyna się od naszego ciała. Kiedy jesteśmy pod wpływem negatywnych wibracji, dlaczego jesteśmy pod wpływem negatywnych wibracji, które pochodzą z zewnątrz nas?
One się pojawiają, ponieważ zapominamy o sobie, o jaźni, o tym, kim jesteśmy. Zatem one chcą przyjąć kontrolę nade mną. Moje zmysły, moje ciało i mój umysł. Oni wszyscy chcą przejąć kontrolę nade mną i oni walczą ze sobą o tą kontrolę. O to, kto z nich będzie miał supremację i władzę nade mną. Oceńcie to na swój własny użytek. Ten konflikt jest tak wielki, że ja nie znajduję się w stanie spokoju. A kiedy nie jestem w stanie spokoju, wtedy nie mogę czuć swojej jaźni. Zapominam o swojej tożsamości, o mojej jaźni duszy. Ta wibracja wydobywa się poprzez słowa i poprzez moje zachowanie. To jest ta ciemność. To nie jest oddanie. Oddanie jest tym, kiedy pojawia się nowy księżyc. Światło przychodzi i to jest jak światło pełne miłości. Dlaczego mówimy, że miłość jest Bogiem i Bóg jest miłością? Miłość jest podstawą, aby widzieć Boga. Bez miłości w jakiś sposób jestem w stanie widzieć. Gdzie nie ma światła, żeby zobaczyć Ciebie? Czy widzisz to i rozumiesz to? To jest bardzo proste. Jezus także widział swojego Ojca. W jaki sposób On go widział? On był w stanie miłości względem swojego Ojca. To jest duchowa świadomość. My możemy widzieć Krysznę, ale potrzebujemy światła, aby go zobaczyć. To jest raga, prema. Nie tylko ja będę widział Krysznę, ale będę widział również swoją jaźń i mój związek z Nim. Jeśli nie jestem w związku z Tobą, Kryszno, wtedy jestem impersonalistą. Jeśli chcę być personalistą, jestem wtedy zawsze z Tobą i nie mogę zapomnieć o Tobie. To jest raga. To jest ukryta ścieżka oddania. Kiedy księżyc nie jest widoczny, wtedy noc jest bardzo, bardzo ciemna. Kiedy księżyc nie jest widoczny, ja nie doświadczam mojej jaźni. Ja nie posiadam tego celu, aby zrozumieć miłość. Ja nie mam tego silnego pragnienia, aby kochać. Nie mam pragnienia, aby osiągnąć ragę. Co ja widzę? Ja widzę moje zmysły. Ja wypełniam swoje pragnienie, aby być w nich. I to daje satysfakcję w nam chwilę, ale nie jest to stała satysfakcja. Kiedy zobaczę moją jaźń w świetle miłości, wtedy także ujrzę Ciebie. Ponieważ jesteś Bogiem, czy jesteś boskością i dusza jest boskością, a tylko boskość może widzieć boskość. Czy materialne rzeczy mogą widzieć boskie rzeczy? Czy to krzesło może mieć duchową wizję? Czy ten dywan może mieć duchową wizję? Czy moje zmysły mogą widzieć w duchowy sposób? Czy moje materialne ciało może widzieć w duchowy sposób? Czy mój materialny umysł może widzieć w boski sposób? Tylko to, co boskie, może widzieć to, co boskie. Kiedy ta łaska przyjdzie do mnie, kiedy łaska Radhiki, jej boskiej miłości, wejdzie we mnie. Dlaczego Śrila Bhaktivedanta Swami Prabhupada powiedział, że należy udać się do Vrindavan? To jest pewne znaczenie, które jest ukryte za tym. Poprzez intonowanie, ja wzniosę się do poziomu sattwy, do poziomu harmonii, do poziomu dobroci. Czasami będę pod wpływem rajasu, pasji,
Wtedy ja zniosę się do harmonii, do sattwy i to pozwoli mi udać się do Wrindawany. I kiedy udam się tam i przez dotknięcie pyłu Wrindawany i poprzez towarzystwo z Rasika Vaishnavami, Vaishnavami, którzy rozwinęli rasę, czy smakują rasę, czyli smak w związku z Bogiem, którzy żyją w tym świetle, które rozpowszechnia księżyc, które świeci księżyc, i oni znajdują się w tej słodkiej, boskiej miłości, wtedy możesz powiedzieć: nie, 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 Kryszna nie jest światłem. Jedynie on jest celem, a celem jest bycie blisko Niego. To jest ta zasada, którą nazywałem Ashraya, schronienie. Musisz zawsze być w świetle, aby widzieć Go. Ashraya Tattva. Miłość jest moim Ashraya, schronieniem. Prema jest moim Ashraya, moją Ashraya Tattvą. Ashraya to jest schronienie. Moi drodzy bracia i siostry, ja proszę was, abyście zawsze oceniali siebie, czy w was znajduje się jakaś negatywna wibracja, która pochodzi z waszego wnętrza. Sprawdźcie, dlaczego ta wibracja się pojawia. Dlaczego ten niepokój znajduje się wewnątrz was. Jak poprawić, jak naprawić ten niepokój. Jak stać się pozytywnym, aby widzieć i być w świetle. To jest wąska ścieżka, a i ona nie może być widziana w ciemności. Prema Gali Ate Sakari. Ścieżka miłości jest bardzo wąska. Jeśli chcesz wziąć ze sobą jakąś grupę ludzi na nią, to nie jest możliwe. Musisz przejść nią samotnie. Ja nie spodziewam się, że moja cała rodzina zrobi to. Że mój mąż to zrobi. Mój przyjaciel to zrobi. Nikt nie będzie w stanie tego zrobić. Musisz iść samotnie, osobiście, indywidualnie, ponieważ to jest wąska ścieżka. Nawet nie możesz iść w dwójkę, w parze tą ścieżką. Każdy musi iść samotnie. To jest ścieżka, która jest bardzo, bardzo wąska. Czy możesz zabrać grupę ludzi ze sobą? Nawet dwie osoby nie mogą iść nią koło siebie. Zabierz dwie osoby ze sobą i to nie zadziała. Jeśli chcesz być na tej ścieżce, musisz iść samotnie. To jest ścieżka miłości. Po doświadczeniu własnej jaźni, czy po osiągnięciu etapu samorealizacji, kiedy ja nie doświadczam mojej jaźni, ja nie mogę iść. Ponieważ to jest temat, to jest przedmiot tego, aby znać siebie i być w związku z sobą samym. Bez związku uczucia nie pojawiają się. Jeśli chcesz coś czuć, musisz rozwinąć związek. I kiedy masz uczucia, miłość automatycznie tam się pojawia. Jeśli nie ma uczuć, nie ma emocji, więc czym to jest? Krzesło nie posiada uczuć i emocji. Ja jestem tak materialny, jestem w tej ciemnej nocy, żyję w tej ciemnej nocy, że ja nie posiadam żadnych uczuć. To jest moja ciemna noc. Dlaczego Kryszna uczy nas, abyśmy posiadali uczucia? To jest łaska Radhiki i ona uczy nas, w jaki sposób czuć. To jest łaska jej ekspansji jako mistrz, poprzez którego ona wysyła, aby on udzielił nam tą wizję. To jest jego obowiązkiem, aby odsłonić tą wizję przed nami. Czy Jezus posiadał emocje względem swojego Ojca? Jakiego rodzaju emocje? Uczucia rodzicielskie? I czy on żył w tych uczuciach, czy nie?
Czy on kochał swojego ojca, czy nie? Czy on patrzył na swojego ojca, czy nie? Jego wizja była tak boska, że on zawsze patrzył na swój, widział i patrzył, gdziekolwiek patrzył, widział wszędzie swojego ojca, w każdym miejscu. Jego emocje były tak wielkie, że każdy, kogo on spotkał, był jego bliźnim i rodziną. Wszyscy są moimi braćmi i siostrami. Czy to jest możliwe, aby osiągnąć taki stan bez uczuć? Kiedy stanę się krzesłem, materialną rzeczą bez uczuć. Czym zatem jest oddanie? Gdzie nie ma uczuć? Życie duchowe oznacza uczucia w związku z relacją, którą posiadamy. Możecie zobaczyć, że Śrila Bhaktivedanta Swami Prabhupada wspomniał na stronie 4 wprowadzenia do Bhagavad Gity. On wspomniał o tym. Chcę wam pokazać, w jaki sposób miłosierni, w jaki sposób wszyscy święci są miłosierni. Kto zrozumie Bhagavad Gita? Ten, kto posiada związek ze mną, ten jest w stanie zrozumieć światło. Inni będą jedynie czytać, ale nie mogą zrozumieć, o czym czytają. Dlatego też Bhagavad Gita jest najlepiej zrozumiana przez osobę, która posiada kwalifikacje podobne do tych, które posiadała Arjuna. Czy ty chcesz zrozumieć Bhagavad Gita? Kiedy rozwiniesz związek, wtedy zrozumiesz. Kiedy posiadasz związek, wtedy nie musisz, nie masz takiej potrzeby, aby pytać o osobę. Zanim zaczniesz czytać, zaczniesz chcieć czytać, kiedy jesteś w związku, wtedy nie musisz już czytać, ponieważ wiesz wszystko. Czytasz wtedy, kiedy nie posiadasz relacji z daną osobą. Kiedy posiadasz relacje, wtedy nie ma potrzeby, aby czytać. Posiadasz emocje. Posiadasz prawdziwą miłość. I to jest oddanie. To jest życie duchowe. Kiedy wykonujesz praktyki religijne, nie ma wtedy problemu. Religia to jest dobra rzecz. Ale religia nie jest duchowa. To jest jedynie sattva guna, dobroć czy harmonia. To utrzyma cię w tym stanie sattva guny, harmonii, dobroci. Religijna praktyka jest taka, że kapłan wykonuje duchowe rytuały w kościele albo w świątyni. I to jest dobre. Oni żyją w ten sposób pod wpływem sattwy, dobroci. I zazwyczaj prowadzą życie pod wpływem sattwy czy dobroci, harmonii. Oni muszą żyć, osiągnąć stan życia w czystej dobroci, w czystej sattwie, w czystej harmonii. I wtedy oni mogą wznieść się do miłości. Nikt nie pragnie uczynić wysiłków w tym celu, ponieważ to jest wąska i odpowiedzialna ścieżka. Bezosobowa ścieżka jest łatwym sposobem posiadania relacji. Osobowa ścieżka jest bardziej trudna. Musisz dbać. Posiadasz więcej odpowiedzialności. Kiedy zapragniesz podjąć odpowiedzialność, wtedy na tej ścieżce, na tej wąskiej ścieżce, wtedy musisz zdecydować, czy ty chcesz nią iść, czy też pragniesz iść szeroką ścieżką bezosobowego związku, co też jest w porządku. Ale jeżeli chcesz iść ścieżką osobową, to ta ścieżka jest wąska. Tak szybko, jak ktoś staje się wielbicielem Pana,
On także posiada bezpośredni związek z Panem. Jest cytat ze sprowadzenia do Bhagavad Gita. Sadhu Maharaj. Każdy posiada indywidualny związek, ale jaki indywidualny związek ty posiadasz? Jeśli nie posiadasz indywidualnego związku, wtedy jesteś bezosobowy. I co robisz? Co wykonujesz? Rytuały. I krążysz, jesteś na tej karuzeli satwy, harmonii, dobroci. I pragnę się zatrzymać w tym miejscu. I czasami udaję się do ignorancji, do tamasu i rajasu, pasji. I walczę, i robią to, i tamto. Ciemność znajduje się tam. Jeśli jesteś pod wpływem czystej dobroci, czystej harmonii, czystej satwy, musisz powrócić. Musisz udać się do dobroci. Dalej czytają cytat. To jest bardzo zaawansowany temat, ale w skrócie można opisać, że wielbiciel jest w związku z najwyższym osobowym Bogiem na 5 różnych sposobów. Sadhu Maharaj. Pasywny związek nie jest związkiem. Ja udaję się do kościoła tylko po to, aby pozbyć się moich grzechów. Udaję się do świątyni, aby uzyskać pewne korzyści. Męża, pieniądze, żonę, BMW. To jest wielbienie Boga. On nie jest szczęśliwy z tego powodu. On mówi, przychodzisz do mnie z jakimiś motywacjami, z jakimiś sprawami, więc ja załatwiam sprawy z tobą. Działanie oznacza, że są dwa rodzaje działania. Pracują po to, aby uzyskać wypłatę. Te pieniądze, które utrzymuję jako wypłata, sprawiają, że jestem aktywny. To jest jeden rodzaj aktywności. I w tym rodzaju aktywności ja nie muszę nic robić, jedynie pracuję dla ciebie i nie chcę nic od ciebie. Czy też w drugim rodzaju aktywności jest to, że ja pracuję dla ciebie i nie chcę nic od ciebie. Nic nie pragnę w zamian. Która aktywność jest lepsza? Ja dostaję wypłatę za to, że pracuję do ciebie, albo pracuję od ciebie, ale nie mam pragnienia, aby otrzymać coś w zamian od ciebie. Ja czynię bez pragnienia otrzymania czegokolwiek od ciebie. Jesteś moim przyjacielem. Ja zachowuję się w ten sposób. Chcę bawić się z tobą. Ja pragnę wielbić cię tak jak Pana. Ja nie chcę wielbić cię tak jak Pana. Ja chcę zachowywać się względem ciebie tak, jakbyś był moim przyjacielem. Ja chcę traktować cię jako syna, z tą matczyną miłością, albo ojcowską miłością, albo miłością ukochanych. To nie jest taka fizyczna miłość, którą ciało wykonuje. Moje zmysły nie robią nic. Moja duchowa tożsamość będzie to wykonywać. I ona będzie pracować dla utrzymania tego związku, tej relacji. Bez skoncentrowania się na mojej duchowej tożsamości, w jaki sposób ja mogę się udać w tym miejsce? Cytat z Bhagavad Gita. Arjuna posiadał związek z Panem jako przyjaciel. Sadhu Maharaj. Każdy duchowy związek działa w ten sposób. Sakchowie, wywrędawanie są jak przyjaciele. Oni także grają z nim. Ale Kryszna nie wygrywa. On jest równy. On nie jest starszy. Wtedy on nie mógłby grać z tobą. I to jest prawdziwa przyjaźń.
Macierzyńska albo ojcowska miłość oznacza: ja jestem Twoim synem, i Ty jesteś moim ojcem dla mnie na całe moje życie. I to nie jest jedynie na dzisiaj, na jedną godzinę i później to ulegnie zmianie. Zobaczysz, że to działa w ten sposób. Każda duchowa osoba, którą zobaczysz, posiada jakiś związek. Ramakrishna Paramahamsa. On zaakceptował Pana jako matkę i on czuł się jak syn. Nawet do swojej żony mówił: ma. I posiadał z nią związek jak z swoją matką. To jest wąska ścieżka. Cytat z Bhagavad Gita, z prowadzenia do Bhagavad Gita. To jest transcendentalna przyjaźń, która nie może być uczyniona przez kogokolwiek. Każdy oczywiście posiada określony rodzaj związku z Panem. I ten związek jest obudzony poprzez wykonywanie doskonałej służby oddania. Koniec cytatu, Sadhu Maharaj. Czym to jest? Czym jest ta doskonałość? Cały czas, kiedy ja jestem doskonale usytuowany w mojej tożsamości, ta doskonałość przychodzi. Gdzie jestem doskonały? Gdzie ja żyję? To jest podstawa doskonałości. Kto jest moim celem, aby uzyskać, rozwinąć tą relację? Kim jestem? I kto jest moim celem, aby uzyskać z nim relację? I w każdym momencie ja będę musiał być w tej świadomości, będę musiał posiadać świadomość tego faktu. I to może być możliwe jedynie poprzez moje zachowanie. Jak bardzo ja jestem otoczony przez negatywne wibracje, jak bardzo jestem otoczony przez pozytywne wibracje. Ja zawsze muszę kalkulować z tym, co jest świadomością mnie. Ja muszę zrobić to przez samemu. Ja muszę to zrobić samemu. I ty musisz to wykonać samodzielnie. To jest oddanie. Przeczytaj 12 rozdział Bhagavad Gita. To jest praktyka oddania. Krishna mówi: staniesz się mi bardzo drogi. Kiedy będziesz wykonywał tę praktykę w swoim życiu, dzień po dniu, to jest oddanie. Nie ma fałszywego ego, fałszywej tożsamości. Bądź łaskawy względem każdego. On jest szefem, a ja pracuję w jego imieniu. Nie ma zazdrości względem nikogo. Wiele rzeczy zobaczysz. I wtedy Krishna mówi: będziesz moim drogim. I powiem, że jesteś mi drogi. To dzieje się poprzez oddanie. Poprzez ten rodzaj oddania. Cytat. Ale w obecnym stanie życia nie tylko zapomnieliśmy o Najwyższym Panu, ale zapomnieliśmy o naszym związku, który posiadamy z Panem. Koniec cytatu, Sadhu Maharaj. Zapomniałem o sobie i zapomniałem o Tobie i zapomniałem o moim związku z Tobą. To jest Amawasja, ciemna noc. Cytat. Każda żywa istota pośród wielu, wielu milionów i milionów żywych istot posiada określony związek z Panem i ten związek jest wieczny. Ten związek jest zwany swarupą. Poprzez proces służby oddania każdy jest w stanie odświeżyć, odkryć tę swarupę. I ten etap nazywany jest swarupa siddhi, doskonałość czyjejś konstytucjonalnej pozycji. Sadhu Maharaj. Jakie jest znaczenie swarupy? Światło nie może posiadać związku z drugim światłem. Forma może posiadać związek z formą. Forma
ojca może uczynić związek z synem. Forma matki może uczynić związek z synem. Przyjaciel, forma przyjaciela może uczynić związek z przyjacielem. Zatem forma jest ważna. Ja znam formę Kryszny, ale nie posiadam własnej formy, zatem nie jestem w stanie posiadać z nim związku. Nie mogę widzieć we właściwy sposób. Kiedy zostanę w mojej, kiedy będę żył w mojej tożsamości, w mojej citta vritti, duchowej tożsamości. Vritti oznacza, że moja dusza rozwinie czystość w umyśle i wtedy będzie jedynie jeden sposób myślenia. Mój umysł zawsze będzie pomagał mi, aby to robić. Mój język zacznie intonować. Moje oczy pomogą mi. Moje oczy i moje wszystkie zmysły będą pomagać mi. Moje ciało będzie mi pomagać. Mój umysł będzie mi pomagał. Wszystko stanie się zjednoczone w życiu z tym, czym żyje moja jaźń, moja dusza. To jest citta vritti. To jest vritti, które jest etapem mojej świadomości. Pytanie. Czy Kryszna nam daje jakieś wskazówki, w jaki sposób możemy odkryć, jaką posiadamy formę? Sadhu Maharaj. Kryszna jest odbiorcą przyjemności. On jest szczęśliwy we wszystkich okolicznościach. On nie martwi się. Dlaczego ty się martwisz? On jest szczęśliwy we wszystkich okolicznościach. Jego natura jest jak natura matki. Matka dostarcza wszystkie rzeczy dla małego dziecka. Małe dziecko oznacza, że ono jest pod wpływem ignorancji. Ona daje mu wiele zabawek. I ona sprawia, tworzy pewien pokój, który jest pełen zabawek dla twojego dziecka. I Kryszna mówi, o, jesteś w ignorancji. I ja dam ci więcej zabawek, abyś mógł się nimi bawić. I w ten sposób łatwo o mnie zapomnisz. Zatem czego pragniesz? Tego ci dostarczę. Jakiego rodzaju zabawki zapełnią twój umysł? I ja je dostarczę tobie. On działa jak matka. Zobacz, w jaki sposób matka dostarcza zabawki małemu dziecku. Wszystkie moje zmysły są również zabawkami. Pytanie. Czy zatem my wybieramy naszą duchową formę samodzielnie? Sadhu Maharaj. My wybieramy siebie, albo my otrzymujemy to poprzez miłosierdzie Radhiki. Radharani daje to. To jest proste, aby być pod wpływem miłości z tym. I Radhika to daje. Ona jest tak miłosierna. Nie musisz tego rozsądzać i nie musisz mieć wątpliwości na ten temat. Ona pragnie pomóc nam, aby być bliżej tej służby. I wszyscy towarzysze Radhiki. Ona wysyła ich do nas, aby oni nam pomogli. To jest jej łaska. Ona jest jak światło księżyca. Miłość jest jak księżyc. Miłość jest drogą do Boga. Ja nie mogę poruszyć gór, jak mówi Biblia, jeśli nie posiadam miłości do Boga. Ta siła poruszania gór jest bezużyteczna bez miłości. Jaki rodzaj logiki albo mocy mistycznych ja posiadam? Ja powinienem być zakochany z kimś i ta miłość jest zwana jego wewnętrzną energią, Hladini Shakti, i ona musi ją dać. Pytanie. Co musimy zrobić, aby Radhika dała nam tą łaskę? Odpowiedź Sadhu Maharaj.
Dlaczego przyszedł Chaitanya? I kim on jest? Chaitanya po angielsku czy po polsku? Chaitanya znaczy świadomość. Zatem jakie jest znaczenie tego słowa świadomość? Aby być w skupionym, żyć we własnej jaźni. I kiedy jesteś w tej świadomości, nie możesz żyć bez miłości. Teraz jesteś w pełni świadomy. Jesteś w pełni pogrążony miłością. To jest Chaitanya. Kim on jest? Jakie są szczegóły na temat tego, kim on naprawdę jest? On jest Radharani. On jest Krysztą wewnątrz. On jest Krysztą wewnątrz, czyż nie? Dlaczego Chaitanya Mahaprabhu nie jest Radhiką? To jest łaska, że on jest Radhiką. Kiedy Krishna jest we wszystkich żywych istotach, zatem Krishna jest we wszystkich żywych istotach, dlaczego zatem on nie jest w Radharani? To nie jest wielka rzecz. Ale to jest wielka rzecz, że Radhika tam jest. My jesteśmy zbyt zakłopotani, zbyt oszołomieni, aby to ujrzeć. Radhika tam jest. Krishna jest obecny we wszystkich żywych istotach wewnątrz. Jedynie my jesteśmy pod wpływem ciemności i nie możemy widzieć. Ale poprzez łaskę Radharani, poprzez miłosierdzie Chaitanya Mahaprabhu, my możemy uzyskać tą czystą wizję. Chciałbym powiedzieć wam jeszcze jedną rzecz odnośnie Panchatattwy. Każdy powinien trzymać w domu zdjęcie Panchatattwy. Podam wam znaczenie Panchatattwy. I kiedy je poznacie, zatrzymacie je i w sobie i będzie to łatwy przedmiot waszej medytacji. Kim jest Advaita Acharya? On jest Mahavishnu i Shivą. Kim jest Srinivas Pandit? On jest Naradą Munim, Guru Tatwą. On posiada oddanie względem Pana. Co on robi? On modli się do tych wszystkich trzech, którzy są w środku. Kim jest Chaitanya Mahaprabhu? On jest Radhą. Tutaj pojawia się zakłopotanie, ponieważ on jest Radą i Kryszną. I to czyni, sprawia, że ty nigdy nie będziesz mógł w stanie tego zrozumieć. Na zewnątrz on jest Radhiką, a wewnątrz Kryszną. I on jest we wszystkich żywych istotach. Dlaczego nie w Radzie, w Radhice? Ponieważ oni są w tym stanie miłości, w miłości małżeńskiej. Może zapytać tych, którzy posiadają tego rodzaju związek, czy ukochany żyje w ich sercach, czy nie. Kim jest Gadadhar Pandit? On jest Shakti Radhiki. I czym jest ta Shakti Radhiki? To jest Prema Bhakti. A co to jest? Raga. Czym jest łaska Radhiki? To jest Raga Shakti. Kiedy miłość wchodzi w ciebie, jesteś połączony z Radhiką. Moja wibracja może doprowadzić mnie bliżej do Radhiki. I kim jest Nityananda? On jest Balaramą. I on jest także Avadhutą. Ty nie możesz być pewny, co on w danym momencie zrobi. On jest także Guru i on jest także Ananga Manjari. Te wszystkie cechy posiada Nitaj. Kiedy on mówi tylko o Krysznie, ponieważ on jest bratem Kryszny. Kiedy jest w swojej fizycznej formie, jest Avadhutą. Nie możesz przewidzieć, co on zrobi. Nie możesz za nim podążać. On jest szalańcem. Wewnątrz on chce zaprowadzić nas do stotosowych stóp Radhiki jako Ananga Manjari. Mahaprabhu jest Radhiką. Jest Radha Shakti, jest miłością. Ten nastrój ekstazy
życia jest tam cały czas. Kiedy znajdujesz się w swojej duchowej tożsamości, kiedy znajdujesz się w swojej duchowej tożsamości, zawsze pragniesz służyć radice. Kiedy znajdujesz się w swojej zewnętrznej świadomości, wtedy pragniesz służyć Krysznie. Kiedy pragniesz wejść w głębiej, wtedy udasz się do radiki. Pozostali dwaj modlą się w panczatatwie, ponieważ to jest sposób, w jaki możemy osiągnąć Krysznę. Nie ma innej drogi. Jeśli chcesz uciec, opuścić tą ścieżkę, nie będziesz w stanie. Pytanie. Co musi wydarzyć się we mnie, abym zrozumiał moje połączenie z radiką, sadomaracz? Najpierw jest to, co nazywamy sadhaka deha, czyli fizyczne ciało. I ono posiada męską świadomość. A teraz mówisz, że jesteś kobietą. Posiadasz żeńską świadomość. Zatem dlaczego posiadam męską świadomość? Jeśli posiadasz męskie albo żeńskie ciało, wtedy twoja świadomość jest w tym grubym, wulgarnym ciele i to jest zawsze świadomość męska. Zatem czym jest ta męska świadomość? To jest ta świadomość, aby cieszyć się, czerpać przyjemność. I to jest męska świadomość. Żeby być przedmiotem radości, przedmiotem cieszenia się, jest to żeńska świadomość. Posiadamy, jest ten, który cieszy się i ten, którym się cieszy. Jeśli chcesz być tym, który się cieszy, wtedy ten, który się cieszy, jest daleko od ciebie, ponieważ dwie osoby naraz nie mogą się cieszyć. Ponieważ ten, kto chce, aby nim się cieszyć, udaje się do tego, który się cieszy. I stworzenie Pana jest prakriti, jest rodzaju żeńskiego. I czym jest to stworzenie? Żywe istoty są stworzeniem Pana i są prakriti. I ta prakriti może udać się do Puruszy. To doświadczenie zwiększa twoją bliskość do stosunku do radiki. Jeśli posiadam męską świadomość, w jaki sposób mogę służyć jako kobieta? W jaki sposób mogę zmienić mój strój na żeński? Kobieta, żeński element może zmienić ubrania na męskie. I to jest moja duchowa tożsamość. Ja muszę to rozwinąć, aby być bliżej radiki. I to jest bardzo poważne. To jest wąska ścieżka, którą muszę iść. To jest boska ścieżka. Jest łatwe, aby służyć Krysznie, ale jest bardzo trudne, aby służyć radice. Jeśli chcesz być kwalifikowanym, aby służyć radice, musisz rozwinąć ten rodzaj bhajanu, ten rodzaj medytacji. Dlaczego bhajan, dlaczego medytacja jest tak ważna? To jest ważne, ponieważ to rozwija twoją duchową tożsamość, twoją duszę. Nie jedynie bhajan, medytacja zwiększy nasze doświadczenie duchowe. To nie jedynie zmiana ubrania. Nie musimy zmieniać naszego zewnętrznego ubrania. Będziemy pracować przy pomocy tego, co zostało nam dane. Nasze myślenie, nasze patrzenie, nasza świadomość zmieni się. Musimy być uważni i nie zbaczać tego. Zatem wtedy ta ciemność nie może wejść w nas, ponieważ pragniemy żyć w świetle, które promieniuje ze swamini. Pytanie. Jak możemy udać się z wiedzy do uczuć? Wiedza oznacza, że ja Cię nie znam. Jeśli znam Cię, wtedy co chcę robić? Czy chcę osiągnąć
rozwinąć wiedzę na Twój temat? Ja poświęcę moje całe życie, aby rozwijać tą wiedzę, tak wiele żyć, aby rozwinąć wiedzę o Tobie. I teraz jest ten czas, że chcę naprawdę osiągnąć wiedzę o Tobie. Ja nie mam uczuć względem Ciebie, ponieważ jestem tak bardzo materialny, jestem pochłonięty materialnym myśleniem. Pytanie. Ale posiadamy jedynie krótki czas w tym świetle księżyca. Poprzez większość czasu żyjemy w ciemności. Zapominamy szybko. Nawet światło, które uzyskujemy, czasami zapominamy. Ja muszę przypominać sobie o tym ponownie i ponownie. Zatem jak mogę zostać w tym świetle? Odpowiedź. Myślimy na dwa sposoby. Że posiadamy duchowe życie, jest to tym, a materialne życie jest tym. Moje zmysły, moje ciało, mój umysł, że one wszystkie są materialne. Czy to oznacza, że muszę je odciąć? Nie musimy tego odcinać. Nie musimy uciekać od tego. Zatem co ja muszę zrobić? Muszę użyć to w pozytywny sposób. Posiadam rodzinę, biznes, pracę. Nie muszę tego zmieniać. Nic nie wydarza się takiego, co by cię niepokoiło. Ponieważ nie jestem skoncentrowany na tym świetle księżyca, nie jestem w miłości. Natychmiast muszę się zmienić. I wtedy wypaczam, porzucam swoje skupienie na mojej jaźni. Moje dzieci nie niepokoją mnie, mój mąż mnie nie niepokoi, moja praca mnie nie niepokoi, nic nie jest w stanie mnie zaniepokoić, ponieważ Ty jesteś moim szefem i dajesz mi te wszystkie okoliczności. Jaki jest mój rodzaj relacji z Tobą? Dajesz mi to i to jest mój obowiązek. I robię to dla Ciebie. W każdej chwili to jest oddanie. Biznes jest oddaniem, ale jesteś skupiony tam i to jest, jesteś, Twoja uwaga jest skupiona na tym i myślisz, że to jest Twoje, wtedy to się zmienia. Wtedy zmieniasz, wtedy ustanawiasz to, że to wszystko, ustanawiasz to myślenie, że jesteś tym myśleniem, że to wszystko jest Twoje. To jest mój obowiązek, aby posiadać tam więcej odpowiedzialności i ja to robię. To jest moja służba. Świątyni nie posiadają innej osoby, aby potrzebują jakąś osobę, aby sprzątała, kogoś do gotowania. Ktoś inny jest menadżerem, a ktoś inny pujarim. Czy to oznacza, że menadżer nie wykonuje służby? Jeśli będziesz menadżerem, to znaczy, że nie służysz? I również pieniądze muszą tam przypływać, ale nie dla Twojej korzyści. Kiedy ja wykonuję tą czynność, nie mogę zrobić wiele. Ale teraz, kiedy Ty wykonujesz, wszystko dzieje się w moim życiu. Chodzi o to, że zmieniamy tą świadomość, z której wydaje nam się, że to my działamy, na świadomość, kiedy On działa, a my jesteśmy jedynie obserwatorem. Każdy mówi, że to, co robisz, jest najlepszą rzeczą, która jest do zrobienia. Że to jest tak wspaniałe, tak dobre, to, co ty robisz. Ale ja wiem, że to nie ja robię, że to ty, Panie, robisz i ty dajesz to imię, to, że inni myślą, że to ja robię. Mój Panie, to ty to sprawiasz. Więc ty robisz, mój Panie, i ty dajesz to, sprawiasz, że oni myślą, że to ja robię. Kiedy Ty, Panie, robisz, wszystko dzieje się w niezwykły sposób w każdej chwili mojego życia. I to jest związek. Syn nie musi martwić się o nic. Matka dba o niego i o jego potrzeby. Ojciec dba o niego, o syna, takiego, który ma mniej niż 18 lat. My żyjemy pod opieką rodziców do czasu, kiedy mamy 18 lat. Nie musimy. Ja nie chcę mieć związku
miłosnego z Tobą, ponieważ wtedy pojawia się więcej odpowiedzialności. A rodzice dbają. A my nie chcemy, my nie musimy dbać. Nie chcemy dbać, ponieważ pojawia się wtedy więcej odpowiedzialności. Relacja, związek oznacza, że w każdej chwili nie możesz żyć bez tego. I to jest to, czym jest prawdziwa duchowa. To jest to, czym jest prawdziwe duchowe połączenie z boskością. Hariom Sat Sat i Jai Shri Radhe. To była ósma część książki Miłość działaniu, miłość to cel, miłość to droga Bhaktivedanty Sadhu Maharaja. W następnym live, w następnej części będzie na wspomnienia z podróży z Bhaktivedanty Sadhu Maharajem z dziennika Taruna Govindy Baby. Jai Shri Radhe.